Oblicz granicę ciągu AN. Zacznijmy od prawidłowego zapisu. Obliczamy granicę, czyli limes, przy n zmierzającym do nieskończoności z ciągu 3n kwadrat plus 2n plus 6 przez 6n kwadrat plus 4n plus 3. Aby obliczyć granicę takiego ciągu, z mianownika wybieramy n w najwyższej potędze. Widzimy, że jest to n do potęgi drugiej. Następnie każde z wyrażeń zarówno w liczniku, jak i w mianowniku będziemy dzielić przez n do drugiej. Jeżeli i licznik, i mianownik dzielimy przez tą samą liczbę, ułamek nie zmienia znaczenia. Dostaniemy limes przy n zmierzającym do nieskończoności 3n kwadrat przez n kwadrat dodać 2n przez n kwadrat i dodać 6 przez n kwadrat. To samo robimy w mianowniku, czyli każde z wyrażeń również dzielimy przez n kwadrat. Dostajemy 6n kwadrat przez n kwadrat plus 4n przez n kwadrat i plus 3 przez n kwadrat. Poskracajmy nasze ułamki. Dostaniemy limes przy n zmierzającym do nieskończoności. Widzimy, że tu n kwadraty nam się skracają. Tu skróci się n z potęgą drugą. Tu również n kwadraty się skrócą. I tu n z potęgą drugą. Dostaniemy więc z pierwszego wyrażenia 3, z drugiego 2 przez n i z trzeciego 6 przez n kwadrat. Na dole mamy 6 plus 4 przez n i plus 3 przez n kwadrat. Liczba 3 jest to ciąg stały o wszystkich wyrazach wynoszących 3, czyli granica takiego ciągu wynosi 3, czyli ten ciąg zmierza do trójki. To wyrażenie będzie nam zmierzało. Mamy dwójkę, dzielimy przez n, który zmierza do nieskończoności, czyli małą dwójkę dzielimy przez coś olbrzymiego, więc całość zmierza nam do zera. Stąd mamy maleńką szóstkę, która jest podzielona przez n do, n do kwadratu. Widzimy, że n zmierza do nieskończoności, czyli są olbrzymie, więc całość również zmierza nam do zera. Tu mamy wszystkie wyrazy równe 6, czyli jest to ciąg stały. Granica takiego ciągu to jest 6. Tu znowu mamy czwórkę przez coś, co zmierza do nieskończoności, czyli granica 0. I tu trójkę przez coś, co zmierza do nieskończoności, czyli również granica 0. Teraz wystarczy dodać do siebie granice. Czyli mamy 3 plus 0 plus 0. I 6 plus 0 plus 0. Dostajemy 3 szóste po skróceniu 1 druga.